Dzisiejsza uroczystość obchodów 755-lecia nadania praw miejskich połączona była również z promocją wprowadzonego do obiegu oleśnickiego dukata. Ta moneta o nominale trzech dukatów i wartości 3 złotych pozostanie środkiem płatniczym w Oleśnicy aż do końca sierpnia tego 2010 roku. Mam nadzieję, że we wspólnej akcji, związanej nie tylko z promowaniem, ale pokazywaniem tej monety jako środka płatniczego uczestniczyć będą wszyscy zainteresowani, dobre sklepy, firmy, zakłady rzemieślnicze. To jest moneta, którą została wykonana przez mennicę państwową. Emitentem jest urząd miasta, a promocją zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Będzie ona, jak powiedziałem, w obiegu do końca sierpnia, natomiast pamiątką pozostanie już na zawsze, bo jest to pierwszy Oleśnicki Dukat. Chcielibyśmy, żeby stał się on czymś, co rozpoznaje, czymś, co promuje miasto. Wybiliśmy 20 tysięcy egzemplarzy. Mam nadzieję, że będzie służył nie tylko na miejscu, ale również będzie cennym nabytkiem wśród kolekcjonerów spoza Oleśnicy. Jestem przekonany, że wizerunek, który, wizerunki, które tu są na awersie i na rewersie, czyli wizerunek pieczęci księcia Oleśnickiego, Henryka III, a z drugiej strony na rewersie herb naszego miasta, czyli orzeł świętego Jana, są elementami dobrze rozpoznawalnymi i jednocześnie takimi, które są bardzo charakterystyczne dla naszego miasta. Jako jeden z ważnych elementów obchodów 755-lecia nadania praw miejskich, ale przede wszystkim dla, są pamiątką dla wszystkich, którzy chcą się z miastem identyfikować, którzy tutaj swoje korzenie, stąd korzenie swoje mają, albo uważają Oleśnicę jako najlepsze miejsce na ziemi, bo właśnie takie jest główne przesłanie. Zarówno obchodów, jak i wybicia tego szoleśnickiego dukatu. Zawsze w tą uroczystość urodziność włącza się młodzież... kiedyś Parlament Dzieci i Młodzieży, a teraz już Młodzieżowa Rada Miasta i tak też stało się i tą razą. Młodzieżowa Rada Miasta w części przygotowała program artystyczny, zapewniła prowadzenie w osobie Mateusza Jarząba i Michała Łąbujskiego tak jak powiedziałam jest to jeden z elementów pracy młodzieżowej rady miasta teraz nowego organu przy okazji chcę wspomnieć że młodzieżowa rada miasta Oleśnicy realizuje projekt unijny pod tytułem człowieku czy wiesz jakie są twoje prawa jesteśmy już na kolejnym etapie tego projektu i tu muszę powiedzieć że w najbliższy czwartek oprócz ważnego wydarzenia jakie będzie miało miejsce mianowicie będzie Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się w Ratuszu o godzinie 15. Natomiast jeszcze i w ten czwartek, między godziną 10 a 12, młodzież realizuje następny etap projektu, na tym, że, polegający na tym, że spotykają się dzieci że ze szkół podstawowych, są zaproszone, spotykają się z rzecznikami praw ucznia i dowiedzą się coś o pracy rzeczników, na czym polega ta praca, jak jest realizowana. Zajęcia będą i w czwartek, i w piątek to jest kolejny etap projektu. Projektu. Natomiast kolejnym jeszcze etapem będzie marcowym spotkanie z, sędzia, z sędzią sądu rodzinnego i też będziemy zapraszać młodzież. Zazwyczaj projektem to tak wygląda, że zapraszamy młodzież: to szkół podstawowych, to gimnazjalnych, to średnich, zależnie od wieku, no i tematyki, prawda, tak żeby interesowała daną młodzież. Przewidujemy zakończenie naszego projektu w czerwcu tego roku.